każdy rekord oglądalności w kanale sportowym to ja. Jednym słowem, wyhodowałem żmiję na własnej piersi. Myślicie, że Krzysiowi naprawdę chodzi o jakieś idee? Przecież to cyniczny drań, wykorzystujący wizerunek swojego dziecka do wykpienia afery pedofilskiej, do wykpienia śmierci dziewczynki Anait, która targnęła się na swoje życie. Nie pamiętacie tego? No, nie pamiętacie niektórzy, bo skasował, no ale internet nie zapomina, także można zawsze do tego wrócić. Co oni by tam beze mnie w tym kanale sportowym zrobili, nie? Gdyby chodziło o ideę, to kolejny program Krzysio nakręciłby o Grondzie. O Grondzie, której kanał sportowy jest patronem medialnym. A właścicielem tej Grondy jest pospolity przestępca Mariusz Grabowski. Organizuje tą Grondę ze wspólnikiem Krzysia Stanowskiego, Mateuszem Borkiem. I wtedy jest wszystko cacy i wszystko gra. Ci, którzy mają jakieś wątpliwości, niech się nad tym zastanowią. Ci, którzy chcą być w stadzie baranów, niech sobie idą. Natomiast czasem warto pomyśleć samemu. Nie dawać sobie narzucać pewnej narracji. Dobrej nocy.